Jesteśmy w nowym etapie. Jak się ten etap, słuchaj, nazywał? Island Ruins, no tak. Tak. To gdzie my... Aha, czy można po tym wodospadzie wjechać na to? Nie, nie można. Mam wrażenie, że ona jakoś strasznie muli tutaj. Oj, muli, muli! Oj, kurczę. Widocznie, o matko, no, no, no. Wiesz co, myślę, że jest dość duży obszar. Mhm. Dużo się tutaj, widzę, dzieje, bo są wodospady i może dlatego, ale widzę, że nie z każdej strony. Tutaj na przykład z tej strony... Mhm. Czekaj, coś mi się to dobrze, że to nie tylko u mnie tak muli. No muli, muli. Dobrze by było, jak ktoś ogląda, to sobie przyspieszyć filmik. Tak. To wtedy ale, tak... Ja miałam... Nie da się na... No nie da się na ten wodospad, słuchaj, wpłynąć. A szkoda. Kurde, nie wiem gdzie... Jeszcze raz spróbuję. Gdzie tu płynąć? Ej, to ma sprint... Zabiłam się, to ma sprinta! To na pewno się da... Słuchaj, sprinta tak jak quad. Tak? O, czekaj, to jest. Tak, i tym pewnie sprintem trzeba wjechać. Aha, dobra, no... Znaczy wjechać, wjechałem. Płynąć. Znaczy jestem tutaj przy zamkniętym takim... Aha, przejściu. No to ja też. Dobra, można by było tutaj, czekaj, to może ja to stąd, jak się wychodzi? Właśnie też próbuję. Shift i strzałka. Shift. Dobra. Mhm. Oj, tylko, że ja już tu wpłynęłam na górę, ale to może nic się nie stanie. Też jestem na górze. Tutaj widzę, jest na klucz. No widzisz? Właśnie, idę się rozejrzeć. Tu mamy jakieś kwiatuszki czerwone. Tak, jest na klucz. Na klucz, mhm. Ale ja sobie chciałam poskakać tam, bo ja tam widziałam, wodospad drugi był i tam było, widziałam dużo miejsca do skakania, więc może trzeba by było tu popróbować poskakać, co? Na drugą stronę. A, czekaj, jeszcze ja wskoczę do wody, czy nie ma coś w wodzie? Dobra, tu się da skak. Wow, zaczyna się. Muszę sobie to zloadować. Zaczyna się, słuchaj... A to tędy tutaj nie przejdę, a potem... Jak to zrobić? Gdzie tu skoczyć? Można tu wyjść? Można. No troszkę tnie, nie powiem, że nie. Znaczy się, już teraz mi nie tnie, ale na tym pontonie to tak, cięło. O, spadłem gdzieś. O kurde, zaciąłem się? Serio? No ja nie. Też w takiego bambusa? Bambusa, jakby? No. No, to ja to miałam to samo przed chwilą. O, shit. Gdzie jestem? Dobra, zaczynam od początku. To nie szkodzi nic. Wiesz co, ja tu na razie skaczę, jestem w pobliżu drugiego wodospadu i widzę, że przez niego można przejść. Więc nie omieszkam tego sprawdzić. Mhm. Dobra, wpadłem można do wody. Można w ogóle po nim chodzić. Ale ona mi się jakoś zsuwa po tym jednym wodospadzie. Patrzę, czy w ogóle czegoś w wodzie nie ma, bo tak, wiesz co? Myśmy tak w sumie nie patrzyliśmy na ten, czy coś nie ma w wodzie. No, ja nie patrzałam w sumie rzeczy. Tylko tak od razu hop-siup. A, tu można wskoczyć. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrze... O kurde! Tu jest tam w ogóle gdzieś na samej górze, gdzie się już kończy level, to chyba nie tak miało być. To już w ogóle tekstur nie ma. Gdzieś ty tam wlazę? Na samiusieńką górę drugiego wodospadu. Aha, to chyba to autor nie przewidział. Wiesz co, nie wiem, bo są tu takie właśnie klocki do skakania, dlatego się dziwię. To jakby nas gdzieś, nie wiem, prowadziło. Serio. Aha. Ej, to jest niemożliwe. Naprawdę nie ma nic w tej wodzie? Serio? Jak sobie to obejrzysz, to po prostu padniesz. Tylko nie wiem, który wodospad. Gdzie? Który? Ja cały czas się poruszam... Poczekaj, zaraz się w ogóle powiem, jest... czy to ma sens. Pod wodą widzę jakąś kratę, też zamkniętą. Wodospad. Ej, to ma sens, bo to jest jaskinia. Aha. Nie wiem, który to wodospad to jest. Ma sens. Słuchaj, w ogóle jak byliśmy na tym pontonie, tak? Mhm. No to ja jak sobie wypłynęłam, to przeskoczyłam nie tam na stronę, gdzie jest ten klucz, prawda? Tylko przeskoczyłam ten wodospad tam na skałę. Mhm. Tam, gdzie się zawiesiłam na bambusie. No.
No i cały czas tą prawą stroną się trzymam i kieruję się cały czas tak, jak mnie prowadzi ścieżka, później przeskakuję na samą górę przy tym drugim wodospadzie, górą idę i cały czas prawej ściany, cały czas tych skał się trzymam. No to dobra, to ja wrócę. Gdzieś cię to poprowadzi. Nic nie było po drodze? Żadnego artefaktu? Nic jakiegoś? No właśnie nie, jest tu jaskinia, ale jest jaskinia, ale ja ją jeszcze omijam, bo można iść dalej. Czekaj, to chyba... Jest, tu jest sekret. Aha. Tak, ominęłam jaskinię i dalej jest sekret. To czyli trzeba było tu iść. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Czy to tu? Tu jestem. Jeżeli można skakać, to znaczy, że dobrze idzie. No chyba... O Jezu. Dobra, to może sobie zapiszę. Potem jest następny wodospad. Trzeba było przez niego przeskoczyć, tak? O, tak, ale tylko on zsuwa. Że czy ten tam na samą górę trzeba na ten wodospad? Aha. To ja nie wiem. A tu jest, dobra, mam jakąś jaskinię. Tak, i trochę idź jeszcze dalej. O, pomiń ją na razie. Pomiń ją i idź dalej i tam na samym końcu, jak sobie przeskoczysz, jest do wzięcia sekret. Aha, to chyba tam, ale nie wiem. To ja schodzę do tej jaskini. Tu? Jezus, tnie mi się. No tutaj... co ty? No tak... A tu, dobra, jest, mam to. Kurde, ale ci jej powiem, no. A ile w ogóle ma ten? Aha, ale tu my bo mamy to... chyba 3 na 6, to tak jak żeśmy mówili, no nie? Teraz mamy 4 na 6. Tam w oddali też widzisz, taka krata jest. Widziałam tą kratę. I też jakaś jaskinia. Też jest na wprost. Ciekawe, czy to nie będzie jakiś powrót. Chyba widzę jakieś ognie. Niedobrze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby... Wracasz tą samą drogą, tak? Uda się? Tak, uda się. Przeskoczysz, bez problemu. Dobra. Dobra, mamy jakieś ognie, mamy jakieś manki i mamy wodę, ale ja najpierw sobie sprawdzę tą wodę. O Jezu. Krokodyl. O, krokodyl. No w końcu jesteśmy na... w dżungli. Nic więcej nie ma w tej jaskini? No wiesz co, rozglądałam się, nie. Ale to są jakieś w ogóle ruinki, tak? Mam jakieś na wprost ognie. Co to jest? To nie bucha? Jakieś posążki po bokach. Nie. Dobra, co mówisz? W wodzie? No ja na razie w wodzie się rozglądam, wiesz? Chcę się wszędzie wszystkim przyjrzeć. Tu jest dźwignia, dobra. Chyba ogniami trzeba będzie dojść do dźwigni. Na pewno. A, jest. Krokodyl. Dobra, no nic, to zaczynam, bo tu ja tu w wodzie nic nie widzę, ale widziałam właśnie dźwignię. Fajne tekstury krokodyla. Dźwignię tak. Mówisz, ale gdzie, pod wodą coś? Nie. W sensie, że trzeba będzie tam chyba na manki do tej dźwigni, wiesz, dojść. Tylko, że ja tutaj widzę, jestem na górze i ja tu widzę kilka możliwości na tym manki. Tam w ogóle na wprost, gdzie bucha ogień, bo że on bucha cały czas, coś leży. To może trzeba najpierw to wyłączyć. Może tą dźwignię może najpierw. W wodzie właśnie. Nie ma nic, tak? Mówiłaś, nie? Nie ma nic. Dobra. Ty, tak patrzę teraz. Ja nie lubię tych ogni, wiesz. Tam jest chyba shotgun na tym. Nie wiem, czy to nie będzie sekret. Tu można wejść na górę? Nie. I tu mówisz, jest manki, tak? Aha, dobra. No nie, serio? Czemu mi to... Aha, dobra. To co, idziemy, idę teraz... Czekaj, na wprost bucha, to idę na lewo. Tak. Na lewo. Idę na lewo i tu jest znowu kilka przejść. Kurde, Felek, gdzie ta dźwignia była? Już nie pamiętam. Kurde, zapaliło mnie. To co, trzeba będzie chyba na manki sejwować. Nie. No, trzeba. Ja bym może tędy poszła. Raczej na pewno. Oj, podpaliło mnie. I teraz, dobra, przeszedłem jedno ognie i potem co, idziemy? Idziesz no teraz? I skręcam na razie na prawo, bo ja chcę do tej dźwigni dojść. A na prawo znikają ognie? Ej, właśnie nie znika na prawo ten ogień. No właśnie, nie znika, to chyba trzeba iść jeszcze prosto i na lewo. Ale
Na lewo też nie znika. O co tu chodzi w ogóle? Czekaj, bo na lewo rzeczywiście nie Jezu, znika. Wiem! Tu na dole jest... dobra. Widziałeś? Tak, widzę, jest klocek. Ale gdzie nas doprowadzi? Z niego chyba trzeba przeskoczyć na klocek przy dźwigni. Tak myślę. Jesus. Bo to jest tak. Mhm, tak trzeba zrobić. Ale ja muszę najpierw to... Aha, dobra. Widzę to. Mhm. Tylko to trzeba skręcić, wiesz, umiejętnie, tak, nie? Tak. Kurde, no nie mogę sobie trafić, no. Czekaj, muszę tak, może lepiej zapiszę jeszcze raz. Dobra, mam to. I co robi nam ta dźwignia? Nie pokazało, ale... Podejrzewam, że coś może ognie, co? Przypuszczam, że tak, także ale... ja płynę znowu. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś czasówka. Nawet mi nie mów. Aż się przyjrzę temu na wprost. Ten na wprost, czy tam... Właśnie patrzę, bo ten jeden na prawo. Mi nie znika. Żaden mi nie znika. Ja tego nie czaję. Może ten na prawo znika? Nie? Ten na prawo też nie? Aha, tamten! Dobra, tamten chyba tak. Tak, tamten, no, na prawo. Dobrze mówisz. Oj, teraz będzie u mnie głośno, bo piesek będzie się cieszył, bo ktoś idzie. Nie szkodzi nic. Dobra, no tutaj. Ale on w ogóle chyba zniknął, ten ogień, w ogóle. Tak, widzę, że zniknął. Mhm, tylko muszę najpierw przejść przez ten pierwszy. Dobra, teraz... Dobra, udało się. Dobra, na wprost widzę dźwignię jakąś. Znowu dźwignię? Tak. Pewnie wyłączę kolejne ognie. Mhm. Aha, faktycznie widzę. No, nie pokazało, co. Pewnie ten, któryś z ogni. Tylko teraz... tak, ten ognie... Te ognie... kurde, czemu nie mogę się wrócić? Nie można tu już iść z powrotem? Nie, no można. Ja się, słuchaj... A, widzę ten shot. A ty pewnie sobie wracasz, tak? No, z powrotem wracam, tym manki. Manki, a ja zaskoczyłam. Ciekawe, czy tamten... gdzie ten shotgun, czy on... na zmianę bucha? W ogóle nie bucha już. W ogóle nie bucha? No to dobra, to idziemy po shotguna, nie? No ja właśnie też idę. Nie zdążę. Dawaj! Co to znaczy, że nie zdążysz? A nie, pomyślałem, że mnie podpali. Aha. Do końca? Wiesz co, nie wiem. Zaraz spróbuję. Nie. Fuck. Jak to? Ha, dobra, to czekaj, to ja sobie... Nie, jest okej. Dobra. No i to jest sekret. Ale widzę, że ten po lewej, gdzie jeszcze był taki jeden ogień, on już też w ogóle nie daje ognia, więc na pewno tam teraz musimy iść. Ten zupełnie na lewo. Mhm. Fajnie, już mam dwa sekrety, wow. Dzisiaj mi jakoś idzie. Bardzo dobrze. No. Kurczę, nie wiem, czy też tak masz na tym manki, jak się zaczyna iść, to ona nagle, jakby był taki niewidzialny kamień, ona nagle mi skręca. Nie. No, może się jakoś dziwnie chytam. Albo przez te takie tutaj nierówności, nie wiem. Dobrze, znowu? Idziemy dalej. No, troszkę chodzenia na manki. Zdążę, czy nie zdążę? Oto pytanie. Zdążę. Tam jest jakieś przejście. Przejście, tak? Nie ma dźwigni? Nie. Przynajmniej na razie żadnej nie widzę. Nie, tam jest w głąb jakieś przejście, także tam musimy się pewnie udać. Mhm.
Widzę, do góry jest jakieś wejście. Widzę jakąś kratę. Krata jest zamknięta. Tutaj jest do góry. Czekaj. Do góry, ale my tam nie wskoczymy na razie, bo jest za wysoko. No tak. Ale tutaj chyba jest do... Nie ma tu jakiejś takiej... Tu jest do ciągania... Nie, wszystko zjeżdża z każdego tego zjeżdża. Klocek jest do ciągania, ale nie wiem, czy w jakiś sposób on miałby mi posłużyć, słuchaj... Chyba, że z niego będzie dało radę tam skoczyć na górę. Może tak. Jakbyśmy sobie a on jest gdzieś niżej? On jest gdzieś niżej? Tak, no tam na dole jest jeszcze przejście. To jest klocek? No. A to jest klocek. Taki bambusowy jakby. To nie wiem, pchamy go, ale to bez sensu by było chyba. Zaraz zobaczę, poczekaj, bo ja już jestem prawie. Jeszcze jedno. No bo doskoczyć na górę nie doskoczymy, ale może z klocka wskoczymy, wiesz o co chodzi. Nie wiem, czy on jest za nisko. Zaraz ci powiem. Spokojnie, tak. Tak, da się. Da się. I tu jest jeszcze na łapkach, można iść na lewo, ale jeszcze na wprost coś zobaczę, co jest. A za klockiem coś jest? Nie wiem, zaraz go przeciągnę, bo może być jakiś sekret, dobrze gadasz. Tylko, że chyba się nie da. Nie da się? Nie da się, bo... A nie, czekaj. Aha. Nie da się. Braknie nam miejsca. Otworzyła się podwodna krata. I przypuszczam, że tu na łapkach na lewo będzie wyjście. Myślę. Ciekawe, która podwodna. Aha, bo tutaj łapki są. Czekaj, bo tu jest przejście, ale ona jest... Ale... A nie, dźwignia ale tam jest. Ale tam jest dźwignia. Ale to jest tak, chyba powrót. To tak. Wiem, która krata. Tak, ja mówiłem ci o niej. To wiem, gdzie ona jest. Ona jest tam na początku, jak zaczynaliśmy etap. Ale tu jeszcze idziesz na łapkach, tak? No tutaj, znaczy się wziąłem dźwignię i teraz na łapkach na lewo i tu jest wyjście. Dobra, widzę tą dźwignię. O kurde. Ja sobie to zapiszę, bo chyba widzę, że będzie dużo... kurde, ale trzaska drzwiami. Tu będzie chyba dużo opływania. Ona jest pod spodem chyba, pod nami. A tu co jest? Kurde, tu jest trochę korytarzy. Aha, tu nie da się. Aha. A co, płyniesz już tam? Płynę, no, ale... Ona gdzieś była tu. Jest okej. Okay. Ona była, jak wyszedłeś, to zaraz na prawo, wiesz? No, mam ją, bo ja ją widziałem wcześniej. Dobra, gdzieś jesteśmy. Płyniesz na wprost, czy...? Tak, bo na lewo nie da się. Zamknięta. Wiesz, co jeszcze mnie korci? Czy ten klocek bambusowy nie można popchnąć? Tak sobie pomyślałem. Popchnąć. Możemy później spróbować. Dobra, zjeżdżam z wodospadu. No wiesz co, ja zjechałam, ale którędy się tutaj wychodzi? Ojej. Wszędzie skosy. Jak tu, słuchaj. Nie mówię, że tu trzeba się, wiesz, jak trochę pomęczyć z tym wyjściem. Ale no czekaj, bo tu jest jakiś korytarzyk. Ja płynę jakimś korytarzem. Pod wodą jest. Wyjścia nie ma, ale widzę korytarzyk i... No i wypłynąłem. Masz to? Muzyczka. No ale jest korytarzy. Aha, dobra, okej, widzę. Dobrze. Dobra, to można... Pochrzaniło mi się, że ja tu wpłynęłam, wiesz, do... i pominęłam ten korytarz, a my przecież spadliśmy z wodospadu. No. Spokojnie. Aha, jest, faktycznie. Tylko teraz nie mogę wyjść. Tu chyba można, jedno jedyne wyjście. Cóż to za drzewo? A tu można coś wejść na górę? Nie. Dobra, widzę wyjście. O! Kolega. Jeden i drugi. Tak? Aha, no. Faktycznie. Wiesz co, ja sobie wezmę, może tylko shotguna. 24 amunicji mamy. W dwójce jeszcze oni byli tacy, że oni zatruwali, no nie? Mieli te strzałki takie zatrute. Nie musisz w dwójce, co ja gadam. Bardzo blisko i oni wtedy po trzech strzałach widzę, że padają. Ale zostawiłem sobie, wiesz, naboje. Aha, chomik. Tak. Ja staram się staram się używać tych broni, bo już naprawdę z doświadczenia wiem, że... Chociaż ten nasz poprzedni custom, sam widziałeś, że to było tak wyżyłowane. No, tamto to było, wiesz...
W ogóle, na maksa. Tutaj widzę, a w ogóle jest jakaś dźwignia. Czy no widzę ją, tą dźwignię tam była. Pociągnąłeś ją już? Nie. Sobie pociągnę. Ale to taką naścienną, tak? Taką zwykłą. Nie, taką zwykłą. Aha, i taki klocek mi się tutaj wysunął. Dobrze. Znaczy się z... Tak widzę ten klocek. Aha, i pod tym klockiem jest wpłynięcie do basenu. Ale ja widzę jeszcze taką naścienną jeszcze widzę. Tak, widziałam ją. I klucz jest, wiesz? Jeszcze tu to ja nie wiem, czy ten klucz nie będzie do tamtych drzwi. Aha, bo mamy jeszcze jeden. No, jest jeszcze jeden. Ale gdzieś. Jeszcze tutaj też zobaczę dalej, co jest. Co tu jest dalej, bo widzę, jest jeszcze jakieś przejście. Sobie może teraz wezmę zwykłą broń dla odmiany. No, coś tu nie kluczyk. Wyskoczyło. No, oczywiście, że wyskoczy. Wow! Uważaj, bo oni podpalają. Znaczy się nie podpalili mnie, ale... Ale w którym miejscu? Gdzie one są? Jak wyjdziesz już pod wody. No. To jest jeszcze miejsce, którego nie sprawdziliśmy. Aha, ale to się dopiero otworzyło teraz. Mhm. Bo było zamknięte. A co z tą dźwignią naścienną? Jak ja mam ją... Czy to jeszcze może nie teraz? No to ciekawe. No dobra, tutaj mówisz, tak? No to dobra, dajcie tego shotguna. Jezus, ile ja, słuchaj, musiałam w niego walić. To jest bez sensu, bo chyba po to jest ten shotgun, tak mi się wydaje. Żeby ich po prostu z tego shotguna rozwalać, bo to jest niesamowite. Co on mi tak ucieka? Stój! On też zostawił naboje? Tak. Ciekawe, skąd miał. Mamy chatkę. A w tej chatce nic. Ale mamy kolejną bramę. No widziałam tą naścienną dźwignię, ale może to do tego też będzie coś potrzebne? Może kolejna jakaś... A czekaj, tu jest jakaś dźwignia. Dźwignia jest, no. To nie ten klocek czasem... Bo tam taki klocek jest na takim podejście, nie? Poczekaj, bo mam cutscenkę. Ja też. No i ten klocek się podsunął pod tą dźwignię naścienną. A, no to wtedy teraz będzie można. Mhm. Tak, bo teraz prąd taką wody. Fontannę, bo tutaj woda nie leciała, wiesz? I ten nurt pewnie wody z tej fontanny jakby przesunął tak. Ten klocek. Mhm. No to dobra. Ładnie. Wiesz co, ja sobie może... Żeby znowu jakiś cicik tutaj nie czuł. Tam obok była jeszcze jedna krata, może ona tak. Teraz... Zaraz zobaczymy, może ona się otworzy teraz, jak przyciągniemy tą dźwignię. W sumie nie pokazali, ale... Słyszę dziwne odgłosy. Czy mogę stąd wyjść? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że możemy wyjść z tej... zeskoczyć z tego... Teraz ci powiem, tak. Ale to na prawo, trzeba zeskoczyć z tego klocka właśnie. Ja idę zobaczyć, czy to się otworzyło. Tak, otworzyło się. Mówisz na prawo? A słuchaj, a ta fontanna? Nic, nie? Tutaj chyba nic. Nie, no chyba nie. Tylko to woda z tego. Dobra. Tak, to było tu. Straszyłem się. Fuck, podpalił mnie, co za shit. No mówiłam, że oni podpalają. Co my tu mamy? Drabinkę do góry. Najważniejsze, że mamy klucz i wiemy na razie póki co robić. O Jezu, źle zrobiłem. Otworzyła się tu jakaś krata. Aha!
I słuchaj, wychodzimy w miejscu, w którym właśnie przesuwaliśmy ten klocek. Mhm. Wiesz, który? No ten bambusowy? Tak, tak. I znowu musimy sobie wyjść, żeby się dostać do tego klucza. Czekaj, bo ja dopiero zabijam tego kolesia. Mhm. Także... No chodź tu. Czy coś zostawiłeś? Nie. Dobra, mamy drabinę. Jakiś odskok do tyłu? Nie, nic. Nie. Boże, po co ja tutaj zaskoczyłam, to ja nie wiem.